Dzisiaj chciałbym się zastanowić nad takim tematem jak przesądy. Co to jest przesąd? Co to są przesądy? Przesąd to jest pogląd, który jest w ogóle niczym nieuzasadniony. Wiele ludzi podziela ten pogląd, ale nie ma on żadnych ani naukowych, ani racjonalnych podstaw. Jakie są przykłady przesądów? No, zastanówmy się. Nie wiedzieć czemu niektórzy to piękne zwierzę uważają za znak nieszczęścia. No, oczywisty przesąd, prawda? To, co Państwo widzicie tam w oddali, to miasto Zawiercie. Ja często spacerowałem po tym mieście i rozmawiałem z ludźmi o Bogu, o ich wierze. Zadawałem im czasami pytanie, co się dzieje z człowiekiem po śmierci. I odpowiedź, którą słyszałem od nich najczęściej, to był zwykły przesąd. Mianowicie ludzie ci mówili mi, że dobrzy ludzie idą do nieba, a źli ludzie idą do piekła. Pogląd rozpowszechniony, pogląd niesamowicie popularny i nie wiedzieć czemu jest taki popularny. Nie wiadomo skąd to się bierze. W Biblii nie znajduję ani jednego fragmentu, który by potwierdził ten przesąd, że dobrzy ludzie idą do nieba, a źli ludzie idą do piekła. Sprawdźmy, co w istocie Pismo Święte mówi na ten temat. W liście świętego Pawła do Rzymian w trzecim rozdziale czytamy takie słowa: Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli razem, stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Ten przesąd o tym, że dobrzy ludzie idą do nieba, a źli idą do piekła, jest z gruntu rzeczy fałszywy. Opiera się on na fałszywej przesłance, że na ziemi żyją jacyś dobrzy ludzie. Oczywiście, czasami ludzie myślą o sobie, że są dobrzy. Myślą sobie, nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem z pistoletem w ręku, więc nie jestem taki do końca zły. Na pewno Pan Bóg popatrzy na mnie jak na dobrą osobę. Ale to nie jest pogląd Boży, to jest pogląd ludzki. My ludzie zwykliśmy o sobie myśleć jako o dobrych. Natomiast Pan Bóg patrzy na nas nie przez pryzmat naszego spaczonego sumienia, nie przez nasze ludzkie zasady. Pan Bóg patrzy przez pryzmat Bożego Słowa, które On sam ustanowił i nam podarował. Pan Bóg jest święty i wymaga od nas świętości. I nasze sumienie może nas okłamywać, że jesteśmy dobrzy, ale kiedy przejrzymy się w Bożym Słowie, kiedy zobaczymy, jakie są Boże standardy względem nas, to zobaczymy, że to, co napisał święty Paweł w swoim liście, jest absolutną prawdą. Na ziemi nie ma ani jednego dobrego człowieka. Nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Nie ma nikogo, kto by podążał w ślad za Jego przykazaniami. Wierzcie mi, ani Matka Teresa z Kalkuty, ani wszyscy pastorzy razem wzięci, ani nasi biskupi, ani nawet ja sam, ani nawet ludzie, którzy oddali swoje majątności ubogim, którzy całe życie służyli innym ludziom, nie są dobrzy w oczach Bożych. Zasługują na potępienie, zasługują na śmierć, dlatego że nie sprostali wymogom świętego Boga. Jeżeli mimo wszystko dalej uważasz, że jesteś dobrym człowiekiem, to masz ten sam problem, który miał pewien młody człowiek, o którym czytamy w Ewangelii według świętego Marka w 10 rozdziale. W tym rozdziale czytamy, że pewien młodzieniec przyszedł do Chrystusa i zapytał go, co ma czynić, żeby odziedziczyć życie wieczne. Pan Jezus odpowiedział mu, wymieniając mu Boże przekazania. Mówi, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj czci ojca swego i matkę. I na te przykazania młodzieniec odpowiada. A on mu odpowiedział, nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. I mamy tutaj
ewidentny przykład źle ukształtowanego sumienia. Jeżeli uważamy, że od młodości naszej przestrzegaliśmy przykazań Bożych i nie jesteśmy niczemu winni, to znaczy, że nasze sumienie zostało ukształtowane przez telewizję, przez prasę, przez wszędobylski kult człowieka, ale na pewno nie zostało ukształtowane przez Pismo Święte. Na to, co powiedział ten młody człowiek, czyli że wszystkich przykazań przestrzegał od swojej młodości, Pan Jezus mówi rzecz bardzo prostą. Podaje mu przykład bardzo prosty i wyraźny, że to, co powiedział młodzieniec, po prostu nie jest prawdą. Pan Jezus wtedy mówi mu tak: jednego ci brak, idź sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. W ciągu kilku sekund, wypowiadając to proste zdanie, Pan Jezus pokazuje temu młodemu człowiekowi, że złamał przede wszystkim pierwsze podstawowe przykazanie: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Zobaczmy, jak zareagował ten młodzieniec. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. Pan Jezus zobaczył w tym młodzieńcu źle ukształtowane sumienie. Zobaczył, że ten młodzieniec chlubi się swoją pobożnością, że myśli o sobie jak o dobrym człowieku, a w rzeczy samej jest winny przestępstwa, jest winny przekroczenia Bożych przykazań. Ten młody człowiek w swoim życiu na pierwszym miejscu postawił przede wszystkim swoje majątności, natomiast Bóg był schowany gdzieś daleko. I dlatego zobaczył na przykładzie tego polecenia, że nie jest tak dobry, jak myślał do tej pory. Zobaczył, że jest przestępcą. I my też powinniśmy się codziennie przeglądać po prostu w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, żeby zobaczyć, czy w istocie jesteśmy tacy dobrzy, za jakich uchodzimy przed samymi sobą. Zobaczyć, jest napisane: nie zabijaj. Ale kiedy Pan Jezus uczył na temat tego przykazania, co powiedział? Że każdy, kto nienawidzi brata swojego, już jest winny zabójstwa. Jest napisane: nie cudzołóż. Ale czego uczył Pan Jezus? Tego, że każdy, kto spojrzy tylko pożądliwie na drugą kobietę, już w swoim sercu dopuścił się cudzołóstwa. Jest napisane: nie oszukuj. Ale czy to, że nie jestem jakimś wielkim aferzystą, że nie ukradłem milionów złotych, oznacza, że nie jestem oszustem? Nie. Zastanówmy się, czy nie oszukujemy w drobnych sprawach, czy nie sprzedaliśmy na przykład komuś samochodu z jakąś drobną, ukrytą wadą i w ten sposób oszukaliśmy po prostu drugiego człowieka. Pamiętajmy, że sumienie powinno być ukształtowane przez Słowo Boże, według Bożych standardów, a nie naszych ludzkich. Skoro wszyscy ludzie są źli, skoro żaden człowiek nie może być zbawiony na podstawie jego uczynków, na podstawie tego, co dobrego uczynił w życiu, albo na podstawie tego, że jego dobrych uczynków jest więcej niż jego złych uczynków, to czy to oznacza, że nikt nie może być zbawiony? Bynajmniej. Wrócimy teraz do listu świętego Pawła do Rzymian i zobaczymy, co Pismo Święte mówi na ten temat. W 3 rozdziale, w 23 wersie czytamy takie słowa: gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. To już wiemy na pewno. Żaden człowiek nie jest dobry i żaden człowiek nie jest godny tego, aby odziedziczyć życie wieczne. I jakie jest Boże rozwiązanie? Czytajmy dalej ten fragment. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej, przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Tak więc widzimy, że zbawienie jest nie dla dobrych ludzi, bo takich po prostu nie ma.
Zbawienie może być dostępne nawet dla ludzi złych, nawet dla ludzi grzesznych, ludzi, którzy całe swoje życie lekceważyli Boga i dopuszczali się najcięższych przewinień. W jaki sposób? Za darmo, przez wiarę. Jest napisane czarno na białym, jest napisane bardzo wyraźnie. Są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Nie ma innej drogi. Tylko Jezus Chrystus, którego Bóg ustanowił ofiarą za nasze grzechy, którego Bóg ukarał, którego Bóg posłał na ukrzyżowanie, ubiczował, aż wreszcie opuścił, to jest jedyna droga i szansa na to, żebyśmy mogli być zbawieni i mogli spędzić całą wieczność z Bogiem. W tym krótkim materiale filmowym chcę cię przekonać do jednej rzeczy. Chcę cię przekonać do tego, abyś przestał wierzyć w przesądy. Jeżeli do tej pory sądziłeś, że dobrzy ludzie idą do nieba, a źli ludzie idą do piekła, jeżeli do tej pory sądziłeś, że jesteś człowiekiem przyzwoitym i Bóg na sądzie ostatecznym położy na jakiejś wadze twoje dobre i złe uczynki i stwierdzi, że tych dobrych jest troszkę więcej i z tego względu wpuści cię do nieba, to chcę ci powiedzieć, że do tej pory żyłeś w błędzie, że wierzyłeś w straszliwy przesąd, który może doprowadzić do zguby, który może doprowadzić do tego, że całą wieczność spędzisz w piekle. Nie ma wagi, nie ma oceniania, że dobre uczynki przeważają złe uczynki. Pan Bóg za każdy twój grzech skaże cię na karę piekła. Pismo Święte wyraźnie mówi, że kto przestąpił jedno przykazanie, jest winny przestąpienia całego Bożego prawa i Bóg za każdy twój grzech ukaże cię śmiercią wieczną w piekle. Dlatego proszę, przestań wierzyć w przesądy. Przyjdź dzisiaj do Chrystusa, wyznaj Mu swoje grzechy. Powiedz, że bardzo żałujesz, że żyłeś daleko od Niego, że lekceważyłeś Jego przykazania i przyjmij przez wiarę zbawienie, które Bóg wypracował dla ciebie na krzyżu. On zapłacił za każdy twój grzech. On sprawił, że nie jest konieczne dawanie ofiar, że nie jest konieczne spełnianie jakichś wygórowanych wymagań. Wystarczy przyjść i za darmo wziąć zbawienie. Ono jest w Chrystusie Jezusie ukrzyżowanym i jest dostępne przez wiarę.